Prawo zamówień publicznych. Przygotowanie postępowania. To Klaudia. Klaudia zajmuje się przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Jest specjalistką i wyjaśni nam, na czym polega jej praca. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. Rozpoczyna się odpowiednim ogłoszeniem, a jego zakończeniem jest wybór najkorzystniejszej oferty. Na początku postępowania Klaudia musi ustalić wartość zamówienia. Jest ono skalkulowane na podstawie cen rynkowych. To bardzo ważna sprawa. Od wysokości tej kwoty zależy, które przepisy prawa zamówień publicznych będą miały zastosowanie. Wartość zamówienia to całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez wliczania podatku VAT, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Wartość zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane, ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego, planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Klaudia nie może dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości tylko po to, by uniknąć stosowania odpowiednich przepisów ustawy. Aby ustalić, czy w danym przypadku ma do czynienia z jednym zamówieniem, czy też może stworzyć odrębne zamówienia, Klaudia musi kierować się tak zwanymi kryteriami tożsamościowymi. Poznajmy trzy z nich. Tożsamość podmiotowa. Zamówienia mogą być realizowane przez tego samego wykonawcę. Przykładowo ta sama firma dokonuje przeglądów wodociągowych i budowlanych. Tożsamość czasowa. Kryterium prowadzi do stwierdzenia, czy jest możliwe udzielenie zamówienia lub sama jego realizacja w tym samym czasie, ewentualnie w możliwej do przewidzenia perspektywie czasowej. Przykładowo może być to wywóz odpadów komunalnych w danym roku z dwóch różnych instytucji. Tożsamość przedmiotowo-funkcjonalna. Kryterium to prowadzi do odnalezienia zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość. Przykładowo może to być lampka i żarówka albo szkolenia i usługi doradcze. Zamówienia możliwe do zaplanowania i spełniające powyższe kryteria należy obowiązkowo zgrupować w jedno zamówienie, a ich wartość zsumować. Klaudia może udzielić zamówienia, pozwalając na częściowe składanie ofert lub podzielić zamówienia na części. Każda z tych części będzie wtedy stanowiła odrębne postępowanie. Musi jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Wcześniej musi oszacować łącznie planowaną liczbę usług, dostaw czy też robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć. Powinna to zrobić niezależnie od tego, czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań. Ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi. Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Jest to bardzo istotna czynność, ponieważ ustawa wskazuje ograniczenia dla wartości łącznej. Jeżeli Klaudia nie skorzysta z możliwości podzielenia zamówienia na części, musi podać powody takiej decyzji w protokole. Przykłady powodów znaleźć może w 78. preambule do dyrektywy 2014/24/UE. Może to być chociażby zagrożenie konkurencji czy obawa o nadmierne koszty techniczne. Klaudia może też skorzystać z prawa opcji. Jest to sposób zwiększenia zakresu zamówienia. Klaudia musi przewidzieć największą liczbę czynności do wykonania, jaka jest jej potrzebna. W tym celu określi minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, oraz może rozszerzyć zamówienie podstawowe o pewne usługi lub dostawy, które towarzyszą zamówieniu podstawowemu, a co do których na etapie wszczęcia postępowania nie podjęła decyzji, czy będzie z nich korzystała. Klaudia musi podać górną, a także minimalną granicę wydatków. Do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia obowiązkowo powinna być załączona lista osób, które dokonały ustalenia jego wartości. Bardzo ważne jest, aby pamiętać o zakazie dzielenia zamówienia na części tylko w celu uniknięcia podania łącznego szacowania wartości.
Aby zamówienie było zgodne z realiami, Klaudia może przeprowadzić dialog techniczny. To rozmowy mające na uwadze poznanie rynku, zdobycie wiedzy o współczesnej technologii i kosztach. Szczegółowe podsumowanie dialogu musi towarzyszyć informacjom o zamówieniu. Dialog z rynkiem zawsze jest bezpłatny i ogłoszony wcześniej w internecie. Klaudia może zastrzec, że wykonawca musi wykonać osobiście kluczowe części zamówienia. Jeżeli wykonawca zamierza skorzystać z usług podwykonawców, musi wcześniej zgłosić ich listę i zakres prac. Niekiedy ten przepis prowadzi do sytuacji spornych, więc należy poświęcić mu wiele uwagi. Konflikty zwykle rozstrzyga Krajowa Izba Odwoławcza, KIO, więc często można kierować się jej wcześniejszymi orzeczeniami. Zamawiający wybierze później ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. To jedna z najważniejszych kwestii postępowania. Oprócz samej ceny oceniać może wiele czynników. Kryteria muszą być obiektywne i uwarunkowane do danego zamówienia. Ustawa określa otwarty katalog kryteriów oceny. Przykładowe to jakość, estetyka, warunki dostawy czy aspekty społeczne. Nie wolno stosować kryteriów dotyczących właściwości wykonawcy, jak jego wiarygodność ekonomiczna czy techniczna, a nawet doświadczenie. Istnieje też obowiązek stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert w postępowaniach, których przedmiot dotyczy wykonania działalności twórczej lub naukowej w trybie dialogu konkurencyjnego, przy ofertach wariantowych lub konkursie. W przypadku pozacenowych kryteriów oceny Klaudia może zastosować wzory matematyczne, przypisując czynnikom odpowiednie wagi. Naturalnie sposób wyliczania punktów za ofertę musi szczegółowo opisać. Po przeprowadzeniu postępowania Klaudia może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.